Cześć wszystkim. W tym materiale chciałem omówić tak zwany konflikt udowo-panewkowy, czyli coś, co niestety dotyka coraz większą część młodych sportowców, w tym również mnie, ponieważ sam czekam w tej chwili na operację. Tak więc jeśli boli Was biodro albo tutaj przód pachwiny, to myślę, że ten materiał może Wam pomóc, ponieważ chcę w nim omówić przyczyny, dolegliwości i proces rehabilitacji, jak również samą operację, która może bądź nie musi wchodzić w grę. Tak więc chcę przedstawić Wam pokrótce wszystko, co musicie właśnie wiedzieć o tym konflikcie. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem, w przyszłym tygodniu właśnie czeka mnie operacja, która będzie mnie kosztować 15 tysięcy złotych, a niestety nie dysponuję takimi funduszami w tej chwili. Tak więc jeśli chcielibyście mi pomóc finansowo, to tutaj zostawiam czy w komentarzu, czy w opisie link do zrzutki i naprawdę będę bardzo, bardzo wdzięczny za wszelką pomoc. Sam konflikt udowo-panewkowy, jak sama nazwa wskazuje, polega na konflikcie, pewnego rodzaju niedopasowaniu idealnym głowy kości udowej do panewki. Wtedy podczas pewnych ruchów te dwie struktury uderzają o siebie właśnie powodując dolegliwości bólowe. Na brzegu panewki znajduje się tak zwany obrąbek stawowy, który pogłębia powierzchnię stawu. On potem przechodzi i wyściela tą dolną powierzchnię stawu chrząstką stawową. No i w przypadku konfliktu właśnie ten obrąbek może zostać uszkodzony bądź całkowicie oderwany od panewki. Wtedy trzeba go faktycznie operacyjnie przyszyć. No i zachodzą również zmiany degeneracyjne, jeśli chodzi o tą chrząstkę stawową, która bardzo słabo się regeneruje. Warto też dodać, że sam konflikt może mieć trzy typy. W moim wypadku jest to konflikt typu KAM, czyli krzywkowy. Wtedy ten osteofit, czyli ta nadbudowa kostna, występuje na szyjce bądź głowie kości udowej, ale może wystąpić również na brzegu panewki. Wtedy mówimy o konflikcie typu pincer, czyli kleszczykowym. No ale może również wystąpić oczywiście typ mieszany. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe związane z tym konfliktem, to najczęściej spotyka się ból z przodu pachwiny, na przykład kiedy siedzimy na głębokim fotelu, bądź tutaj te pozycje też powinny prowokować ból, choć też nie jest to takie bardzo jednoznaczne. Pierwsze też, co możecie zauważyć, to ograniczenie, bądź tak jak w moim przypadku też mocny ból prowokowany przez wymuszenie takiej mocnej, tak jak widzicie, rotacji wewnętrznej w tym stawie. W moim wypadku ten konflikt zaczął się objawiać bólem bocznej strony uda. Zauważyłem też po paru dniach, że czuję bardzo mocny, palpacyjny ból pod krętarzem większym i w zasadzie czuję go cały czas, do dzisiaj, od 6 miesięcy, który podczas aktywności fizycznej promieniuje wzdłuż pasma biodrowo-piszczelowego, wzdłuż właśnie boku uda. Dlatego też myślę, podczas pierwszych wizyt u ortopedy zostało mi zdiagnozowane tak zwane zespół pasma biodrowo-piszczelowego. No i leczyłem się w tym kierunku. No jak się później okazało, zrobiliśmy RTG, rezonans, dotknął mnie niestety ten konflikt, no i tak naprawdę tutaj tkwiła przyczyna. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe z tytułu tego konfliktu, to spektrum tych dolegliwości jest całkiem spore i nie ma też jednego testu bądź też specyficznego bólu, który w pełni potwierdziłby u nas ten konflikt. Najczęściej jednak mówi się o bólu takim punktowym z przodu pachwiny, no ale w moim przypadku na przykład był to ból boku biodra promieniujący wzdłuż uda, no i może występować też ból pośladka. Tutaj widzicie dwa testy, FADIR i FABER, które najczęściej się wykorzystuje, jeśli chodzi o diagnozowanie konfliktu udowo-panewkowego. Niestety cechuje je dość mała specyficzność, to znaczy, że nawet jeśli te testy wywołują u Was ból pachwiny, no to niestety nie jest to stuprocentowe potwierdzenie, że to jest ten konflikt. Może to być również coś innego. Okazuje się, że ten konflikt jest dużo bardziej popularny, niż nam się wydaje. Jak rozmawiałem z jednym ortopedą, to powiedział, że w jednym badaniu 60% młodych piłkarzy miało cechy tego konfliktu, ale żaden nie skarżył się na objawy bólowe. Możecie się również spotkać z określeniem FAI albo hip impingement, no i to określa tak naprawdę to samo, co konflikt udowo-panewkowy. Przyczyny tego konfliktu nie są do końca znane, i najczęściej się mówi o po prostu wrodzonej, genetycznej wadzie. Jednak myślę, że nie bez znaczenia jest też tutaj duże obciążenie treningowe w takim wieku rozwojowym, które myślę, że może trochę dolać oliwy do ognia. Myślę, że tak też również było w moim wypadku. Jeśli chodzi o leczenie, to stajemy tutaj przed wyborem między operacją a leczeniem
fizjoterapeutycznym. Sam, nie ukrywam, miałem bardzo, bardzo duży problem z racji tego, że do któregokolwiek fizjoterapeuty trafiłem, no to odradzał mi operację i wierzył, że to się da zmianą napięcia mięśni tak tą kość udową centralizować, żeby ona przy ruchach nie prowokowała tego bólu. Z drugiej strony no, ortopeda widzi problem biomechaniczny, więc rozwiązanie trochę też na chłopski rozum, ale myślę, że mnie też bardziej przekonuje, że jeśli usunie tą narośl, to w ten sposób no, nie będzie tego bólu. Tak więc no, nie zdziwcie się, jeżeli w waszym wypadku, jeśli macie to zdiagnozowane, zdanie ortopedów, a fizjoterapeutów no, bardzo się kłóci. Oczywiście da się żyć z tym konfliktem i operacja to nie jest jedyne rozwiązanie, ponieważ tak jak mówię, fizjoterapeuci, myślę w przypadku takich lekkich dolegliwości, czy w przypadku osób, które nie mają aż takich dużych ambicji, jeśli chodzi o sport i trening, co ja, to myślę, że fizjoterapeuta jak najbardziej pomoże, na pewno zmiana trybu życia, czy ograniczenie po prostu i unikanie tych bolesnych ruchów, myślę, że jak najbardziej pomoże i w ten sposób obejdzie się bez operacji. Jednak tak jak w moim przypadku, czy osób faktycznie no, intensywnie trenujących, myślę, że operacja jest tutaj dobrym rozwiązaniem, ale tak jak mówię, nie chcę też się wypowiadać, ponieważ no, nie jestem specjalistą, ponieważ wybrałem operację również z tego powodu, ponieważ tak jak słyszałem u niejednego ortopedy, te zmiany, znaczy po pierwsze te zmiany, które teraz tam są, no one uniemożliwiają mi normalny trening i skakanie, to jest oczywiste. Po drugie, te zmiany mogą się pogłębiać i ta nadbudowa kostna się powiększać, przez co coraz bardziej będzie uszkadzała ten obrąbek, chrząstkę stawową, która tak jak wcześniej powiedziałem, no nie regeneruje się. I te zmiany zwyrodnieniowe mogą w przyszłości prowadzić do endoprotezy biodra, czego no na pewno nie chcemy. Plus ten konflikt zwiększa również ponoć 20-krotnie prawdopodobieństwo uszkodzenia więzadeł krzyżowych w kolanie. Dlatego ja osobiście nad operacją nie zastanawiałem się długo, ponieważ już sam przez wielu fizjoterapeutów byłem diagnozowany i próbowano mi pomóc i szczerze ich podejście mnie nie przekonywało. I dlatego ja też bardziej się skłaniam i ja myślę, że dużo bardziej rozumiem podejście ortopedów. Nie znaczy to też, że po operacji ten problem jest z głowy, ponieważ powiedziano mi, że ten konflikt może nawrócić, nie musi, to nie wiadomo. Sama operacja jest dość mało inwazyjna, jest operacją artroskopową, czyli przez trzy dziurki w biodrze wprowadza się specjalne narzędzia, które zeszlifują tą nadbudowę kostną. No i też chirurg stwierdzi w trakcie operacji, czy ten obrąbek jest do zszycia, bądź też nie. Dzisiaj właśnie byłem w klinice w Nieborowicach. Tam rozmawiałem z anestezjologiem i doktorem Juliuszem Decem, który też mnie będzie właśnie operował. No i dowiedziałem się, że sama operacja trwa 1,5 do 2 godzin. I jeśli wszystko pójdzie, miejmy nadzieję, tak jak powinno, to jeszcze już następnego dnia, jedną noc zostaję w tej klinice, już następnego dnia będę mógł chodzić bez kul, więc myślę, że to jest też duże, duże ułatwienie. Proces rehabilitacji w zależności od tych uszkodzeń i też przebiegu operacji trwa między 3 a 6 miesięcy. Pierwszy ortopeda powiedział mi, że tych sportowców, jak dobrze pójdzie, to po 5 miesiącach już oni wracają do pełnej aktywności fizycznej. Z kolei ten chirurg, który mnie będzie operował, powiedział, że po 3 miesiącach. Tak więc ja jestem bardzo, bardzo optymistycznie nastawiony i wierzę, że wszystko super pójdzie. Jeśli chodzi o ból po operacji przez parę miesięcy, to myślę, że głównie będzie tak naprawdę prowokowany faktem, że jakoś tam do tego stawu trzeba się dostać. Myślę i sam tak ortopeda powiedział, że to spiłowanie tej nadbudowy kostnej no to nie jest żadne wyzwanie, to raczej nie będzie prowokowało mnie bólu. Raczej najbardziej inwazyjną tak naprawdę częścią jest samo dostanie się tam i przebicie się przez mięśnie i staw. Szansa na powikłania po operacji waha się między 1 a 2%, tak więc myślę, że to jest całkiem mało. Najczęstszym powikłaniem jest zakażenie tego stawu, dlatego wczoraj byłem u stomatologa, który musiał się upewnić, że nie ma tutaj żadnego stanu zapalnego, który potem no, mógłby się przenieść na to biodro. No i drugim powikłaniem może być też niedoczulica okolic krocza.
Jeśli chodzi o kwestie treningowe, no to na pewno trzeba unikać ruchów, ćwiczeń, które ten ból prowokują, no bo ten ból się znikąd nie bierze, to tam najprawdopodobniej ten obrąbek czy chrząstka stawowa jest uszkadzana. Tak więc ćwiczyć w bezbolesnym zakresie. Ja na przykład od mojego ortopedy dowiedziałem się, że podczas tam 60 stopni zgięcia bądź 40 stopniach odwiedzenia ten osteofit wchodzi do panewki, dlatego unikać powiedzmy tego kąta plus nie pogłębiać go. Dlatego mój trening przez ostatni miesiąc wygląda w ten sposób, że albo ćwiczę w dużo mniejszym zakresie, jeśli chodzi o zgięcie tego biodra, albo ćwiczę przez staw kolanowy. Tutaj macie kilka fajnych ćwiczeń, które no, dla wszystkich, nie wiem, koszykarzy czy osób chcących trenować wyskok, no to można sobie poradzić bez nadmiernego obciążania biodra, można w ten sposób ćwiczyć również nogi. Dobrym pomysłem na pewno też i sam wykonuję będą ćwiczenia izometryczne, no, które bez ruchu mogą fajnie faktycznie przetrenować ten staw. To by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i tak jak zawsze zachęcam do subskrypcji i lajków. Jeśli macie jakieś pytania, to służę pomocą i możecie do mnie napisać na Instagramie albo tutaj w komentarzach pod tym filmem. No i tak jak wspomniałem, jeśli chcecie mi choć troszkę finansowo pomóc w powrocie do skakania i wsadów, no to zostawiam link do zrzutki i będę bardzo, bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!